Dzień dobry. Dzisiaj idę na ekobieganie. Okej, najpierw muszę wypakować sprzęt z auta, bo jak będę miała jakieś worki ze śmieciami, no to będę musiała gdzieś je wpakować. Dlatego jadę do siedziby, wypakuję odkurzacz piorący, który akurat tam mam, bo wypożyczałam niedawno, i idę biegać. Biorę rękawiczki i worki. O rany, patrzcie, jaką fajną budkę tutaj zrobili. Można sobie tutaj siedzieć. Co tutaj jest? Nasza atrakcja. No jest coś. Można siedzieć, gdy pada deszcz. Ale ile śmieci. Widać, że ludzie siedzą. Także jest użytkowane. O, i porysowane. I powypalane. Nieźle. Można się języków nauczyć. Podejrzewam, że nawet jak posprzątam, to zaraz tutaj może być tak samo. A szkoda. Ale to zostawimy sobie na później. Mój cel jest tutaj. Dzięki Natalia za podpowiedź. Nie wiedziałam, że tam jest brudno. Także zobaczymy. Może już jest czysto. Może ktoś posprzątał. Oby. Dobra, no to biegniemy. Wszystko wziąłam. Wszystko. O kurde. Ile szkła. Serio? Chodzi ktoś tutaj na ogniska? Przecież to jest po prostu syf. Takie drugie wysypisko. O ja pierdziłem. Nie no. Szok. Ja pierdzielę. Tego nie widać. No może trochę widać. No to na pewno przyjemnie się tu chodzi z dziećmi. Co myślicie? Może by taki wypad z dziećmi? No nie jest tak. No bo musztarda musi być na grillu, na ognisku. No masakra. Wysypisko mamy. Zaczyna padać deszcz. Ach.
Nawet przyjemnie by się tutaj siedziało. Że nie to. Wysypisko. Butelek szklany. Nie wiem, od czego zacząć. Pięć minut uzbierałam taki worek szkła samego. A zobaczcie, ile jeszcze jest do zbierania. Myślałam, że coś będzie widać, a tu nic. Ja chyba tutaj w ogóle nic nie robiłam. Tutaj go tak nie widać. Kurde. O. Okej. Niestety na dzisiaj musiałam zostawić to tak jak jest, ponieważ nie dam rady. Nie dam rady tego wszystkiego wziąć, co tam jest. Nawet nie doniosę tego worka z tym, co tam nazbierałam, czyli z samymi szkłami. No masakra. Syf totalny. Tam ktoś chodzi? No chodzą. Jak tam można chodzić? No cóż, na pewno będzie część druga. Na razie. Pa.